Hejo, hejo, odzywam się do Was, słuchajcie, ponownie. Czekajcie, tylko zasłonię sobie tutaj światło, bo nie wiem, czy nie jest trochę za jasno. Mam nadzieję, że będzie ok. Musicie mi wybaczyć, że niestety będę miała spięte włosy, bo tak jak Wam powiedziałam, no coś tam z nimi nie pykło i one będą jeszcze poprawiane, więc jak na razie je po prostu spinam, związuję jak najwyżej, żeby jak najmniej było widać właśnie tych niedociągnięć. Przechodzę do Was, słuchajcie, z kontynuacją, czyli z try-on haulem z Capri. Capri, czyli stroje kąpielowe, obiecałam Wam i muszę dotrzymać słowa. Stroje są tutaj koło mnie i tak jak powiedziałam, ja pokażę Wam się po prostu tylko w górze tego stroju, natomiast no dół zostawimy sobie ewentualnie na wakacje. Będę Wam pokazywać, jak wygląda dół do danej góry, chociaż to już zrobiłam w pierwszym filmiku, w pierwszej jego części, także do którego ja Was odsyłam. Linki Wam udostępnię w opisie pod filmem. No i co, jeżeli chodzi o jakieś zniżki, nie zniżki, wszystko będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Nie przedłużając, przejdźmy już do samych strojów. Nie będę Wam już przypominać, jak one wyglądają, z racji tego, że to wszystko jest już w pierwszej części. Każdy ze strojów Wam pokazałam. Teraz po prostu zostaje mi tylko i wyłącznie nałożyć go na siebie i pokazać Wam, jak one się prezentują na żywo. Także jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, to oczywiście zapraszam, zostańcie ze mną i idziemy dalej. No i okidoki, ja już mam na sobie strój numer 1. Wygląda on następująco. Jeżeli chodzi o materiał, jest bardzo milusiński, bardzo fajny. Wydaje mi się, że ten strój będzie bardzo ładnie prezentować się i na mniejszym biuście, i na większym. Ja mam rozmiar L, słuchajcie, i bardzo się cieszę, że wzięłam większy. Jeżeli chodzi o dół, to ma on taki. Także no, możecie sobie tylko to wyobrazić. O, pokażę Wam tak. Tak by to wyglądało. Naprawdę będzie to wyglądało bardzo ładnie, bardzo efektownie. Tak wyglądają majteczki. Tutaj mają taką falbaneczkę. Naprawdę super ekstra. Fajnie, że ten dół nie jest całkowicie jednolity w takim właśnie odcieniu, tylko że ma gdzieś tam jakieś kwiatki. Także tak by to wyglądało. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda tył tego stroju. Tak wygląda bokiem. Bardzo proszę. I tak wygląda tył. On tutaj ma takie wiązanie. Tutaj możecie sobie dopasować, jak kto woli. Możecie sobie ściaśnić. Uważam, że ten strój jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny, bardzo ładnie leży. Nic tutaj, zobaczcie, nic tutaj się nie dzieje, nic nie wypada. Naprawdę super. Bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się podoba. Ja Wam go bardzo gorąco polecam. Wygląda naprawdę przepięknie. Bardzo ładny. Także to jest strój numer 1. Tutaj ma właśnie wsadzoną tylko taką miseczkę, która pozwala na to, żeby ten biust gdzieś tam, faktycznie ten na przykład większy, był gdzieś tam w miejscu, żeby nam gdzieś tam nie opadał. No bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam się spodoba również. Wszystkie ceny, wszystkie linki, tak jak mówię, będą w opisie pod filmem. Także tak wygląda strój numer 1. No i okidoki, teraz pokazuję Wam strój numer 2. Również wydaje mi się, że wygląda bardzo efektownie, bardzo ładnie. Tutaj śmiało jeszcze jest miejsce na większy biust, także można sobie fajnie tutaj te miseczki po prostu tak poukładać i ułożyć, żeby naprawdę pasowały każdemu biustowi. Tak jak mówię, ja mam go w rozmiarze L. Bardzo mięciutkie, fajne te ramionczka. Tak wygląda z boku. Tak wygląda z tyłu. Także tutaj też bardzo mi się podoba te ukrzyżowanie tymi paseczkami, dlatego że to bardzo, bardzo fajnie, efektownie wygląda. Ja bardzo lubię takie sportowe połączenia. Bardzo wygodny, bardzo mięciutki i do niego mamy również takie zwykłe majtasy. Takie na podszeweczce, jak każde. Naprawdę wykonane są fantastycznie. Jakość materiału naprawdę super. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak będzie po praniu, bo dopiero powiem Wam to, jakie będę nosić i jakie wypiorę, ale wydaje mi się, że nie powinno się nic z nimi dziać. Bardzo ładny, bardzo się cieszę z tego wyboru. Mam nadzieję, że Wam się spodoba również. No i teraz przychodzi czas na następny strój i teraz będę mierzyć numer 3. No i okidoki, jestem w stroju numer 3 i powiem Wam, że fajnie on wygląda, ale jednak według mnie jest to taki najmniej efektowny, najbardziej sportowa wersja, słuchajcie, stroju. Już Wam pokażę, jak wyglądają majtasy do niego. To są takie fajne,
zwykły, prosty, generalnie taki można powiedzieć nawet nijaki, ale również fajny. Tutaj nie wiem dlaczego wychodzi taki inny kolor, to jest czarny, także jak widzicie, kolory też potrafią przekłamywać. Tutaj jest taka też falbaneczka, wygląda on z przodu tak, to jest taki jakby widzicie, taki krótki topik. No i z tyłu jest normalnie tutaj zapięcie, także tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Wydaje mi się, że jednak z tych, co tutaj teraz pokazałam, to jest taki najmniej efektowny, najmniej jakby... najmniej efektowny, nie wiem, nie widzę innych słów. Taki sportowy, ale fajny do palania. Ja lubię tak na przykład, wiecie, żeby opalić sobie tutaj cały dekolt. No, oby tylko tutaj te falbanki się tak, wiecie, nie opaliły w taki wzór, kurczę, fal. Także tak by to wyglądało. Myślę, że fajnie też do ćwiczeń, fajnie do takiego sportowego po prostu jakiegoś looku. Na to nawet katankę narzucić i bezpiecznie, fajnie można wyjść sobie wieczorem na miasto. Oczywiście mówię o wakacjach. No, także o jakichś nadmorskich miasteczkach. Także dajcie znać, jak Wam się podoba ten strój. Wydaje mi się, że mimo wszystko te dwa poprzednie zdecydowanie jakoś mają jakiś wyraz. Ten ma taki nijaki, ale też jest ładny, także nie ma co narzekać. Dajcie znać, jak Wam się podoba, a ja wskakuję w strój numer 4. No i tak by wyglądał strój numer 4. Tu już trzeba uważać, jeżeli chodzi przynajmniej o mój biust. On wygląda naprawdę pięknie, bardzo fajnie mi się podoba, jest bardzo ładnie wykonany, ale tu muszę uważać. Tutaj sobie ściśniłam najbardziej jak mogłam, ale jak widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, że tutaj nie do końca, tutaj mi troszeczkę jakby biustu jeszcze odstaje, natomiast jak daję go na dół, to tutaj trzeba uważać, żeby coś nie wyskoczyło, więc albo tutaj bardziej jakoś ściśnić, albo czymś spiąć. Tu jednak nie mogę mieć aż takiego, wiecie, tutaj takiego luzu, ale również fajny strój, ja Wam go też bardzo polecam, bo jest bardzo fajny, fajnie wykonany, sportowy, można powiedzieć, że taka sportowa wersja, ale bardzo ładnie można przy nim sobie opalić dekolt. No i do niego majteczki są takie klasyczne, zwykłe, tu tylko z takim ściągaczem, który może fajnie na pupie wyglądać. Także tak by wyglądał strój numer 4. Tak wygląda strój numer 4, a ja za sekundkę wskakuję w ostatni ze strojów, dlatego zostawiam go na koniec. Przekonajcie się sami dlaczego. Także strój numer 5. No i ja jestem w stroju numer 5 i powiem Wam, że długo się zastanawiałam, czy generalnie Wam go w ogóle pokazywać, ale bez pokazania byście nie wiedziały, co mam na myśli. Pokażę Wam za chwilę, słuchajcie, dół. Strój ogólnie bardzo fajny, zastanawiam się tylko, jaki ja powinnam mieć dla siebie rozmiar. Skoro wzięłam L-kę i jest on na mnie za mały, to trochę bałabym się wziąć XL-kę ze względu na z kolei majtki, dlatego że L-ka majtki wydaje mi się, że powinny być ok. Tak one wyglądają. Kolor jest fantastyczny, kolor jest przepiękny. Zobaczcie, jak wygląda sam strój. Tu wszystko mam spłaszczone. Po prostu spłaszczone totalnie. Bardzo mi się podoba tutaj ten motyw taki sportowy. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. I tak wygląda tył. Tak wyglądają plecy. Nie wiem jak Wam, ale mi podoba się ogólnie bardzo, gdyby nie rozmiar. Wydaje mi się, że może zaraz go założę, ale no niestety to nie jest mój ulubiony strój, pomimo iż kolor jest przepiękny, kolor jest fantastyczny. O, także tak wygląda ten strój. On jest taki chropowaty, taki prążkowany, zobaczcie. Nie wiem, czy widać te paseczki, on jest taki cały. No i majtki są też klasyczne, zwykłe, ale kolor jest fantastyczny i dla brunetek, i dla blondynek. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie, ale tak jak mówię, tu wszystko jest ściśnięte. Biust niestety, ale można powiedzieć nawet, że nie oddycha. Także dlatego też pokazałam Wam go na końcu. Jeżeli Wam się ten strój spodoba, to powiem Wam, że on jest maksymalnie do małego rozmiaru R. Do małego rozmiaru L. Absolutnie, jeżeli już jesteście czy w barkach, czy w obwodzie pod biustem więcej niż 75, to absolutnie w L-kę się nie pchajcie, bierzcie XL. Mam tylko nadzieję, że zgra się to z majtkami. To jest niestety ten minus, że nie można kupić góry oddzielnie i dołu oddzielnie, a czasami bywa tak, że mamy ciała nieproporcjonalne. To by były wszystkie moje stroje. Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko jakikolwiek z którychś z tych strojów spodoba. Jeżeli tak, to zapraszam do linków oczywiście w opisie pod filmem. Tam będą wszystkie linki do każdego ze strojów. Tam zobaczycie ceny, opisy, wybierzecie sobie swój rozmiar. I zobaczymy, czy uda mi się mieć dla Was jakąś zniżkę. Jeżeli tak,
To będzie wszystko w opisie pod filmem. Ja Was serdecznie odsyłam i na pewno te pierwsze cztery stroje Wam mogę polecić. Ten jest fantastyczny, ale ja potrzebowałabym większy, a bałabym się, czy przy większym majtki nie byłyby za duże. A ogólnie strój jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba ten sportowy tutaj motyw. Bardzo ładnie to wygląda. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Piszcie, jakie są Wasze spostrzeżenia. Czy już kiedyś na przykład zakupiłyście jakikolwiek ze strojów z Capsi? Jeżeli tak, to jak wyglądała Wasza historia z rozmiarówką i z wyborem? Czy byłyście zadowolone, czy też nie? Także czekam na Wasze komentarze pod filmem. No i co? I do następnego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Buziaki. Pa, jo!